Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na sałatkę, którą nazwałam sałatka imieninowa. Ostatnio jadam ją właśnie na imieninach, więc bardzo mi posmakowała. Postanowiłam ją zrobić, podzielić się przepisem. Jest naprawdę przepyszna, wszystkie składniki są mieszane. Sałatka nie jest warstwowa, ale jest naprawdę bardzo smaczna. Polecam. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowuję miskę, w której będę mieszać wszystkie składniki i zaczynam od 4 jajek ugotowanych na twardo, pokrojonych w drobną kostkę, szynka konserwowa, również pokrojona w kostkę, jeden taki mały słoiczek pieczarek marynowanych, sparzony, ale tylko lekko por i tutaj mam kukurydzę i czerwoną fasolę, można użyć tylko jednego z tych dwóch składników. No i nie pozostaje nic innego, jak dodać majonez, około 3 łyżki, oczywiście przyprawę, sól oraz pieprz. Możemy również dodać na przykład świeżą natkę pietruszki, żeby sałatka miała jeszcze taki lepszy, wyrazisty smak. Dokładnie wszystko mieszam. No i sałatka ląduje w lodówce na kilka godzin, aby się wszystkie smaki przegryzły. Oczywiście można też przygotować dzień wcześniej. Polecam na przykład właśnie na imieniny, jakieś rodzinne spotkania. Jest bardzo smaczna, no i przede wszystkim prosta w przygotowaniu. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam!